3 września wspominany jest święty Jan Pakhuae, męczennik. Jan urodził się w mieście Yongin na północy Korei Południowej w 1798 lub 99 roku. Był synem błogosławionego wawrzyńca Pak Choi-duk, męczennika za wiarę. Jan był małym dzieckiem, miał około 1 roku, gdy życie za wiarę oddał jego ojciec. Wiarę katolicką poznał w rodzinnym domu. Był żonaty i z rodziną przeprowadził się do Seulu. Tam zarabiał na życie, wyrabiając buty ze słomy. Jan był bardzo radykalnym katolikiem. Wiernie realizował wymagania zawarte w Ewangelii. Często mówił swojej żonie, że pragnie być męczennikiem, gdyż to jest najpewniejsza droga do osiągnięcia zbawienia. Świadomie pragnął męczeństwa i przygotowywał się do niego. Równocześnie ciężko pracował na utrzymanie rodziny. Gdy w marcu 1839 roku wybuchły prześladowania, był na nie przygotowany. Pewnego wieczoru powiedział żonie, by zanocowała u swojej ciotki. Właśnie tej nocy Jan został aresztowany. W czasie przesłuchań odważnie przyznał się do wyznawanej wiary, natomiast nie ujawnił nikogo z katolików, mimo iż z tego powodu był torturowany. Pozostał niezłomny i wierny Panu Bogu i Kościołowi. Okrutnie pobity, Jan został ścięty w Seulu przed Małą Bramą Zachodnią 3 września 1839 roku wraz z 5 innymi katolikami. Miał około 41 lat. Został beatyfikowany 5 lipca 1925 roku, a kanonizowany 6 maja 1984 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.